Hej, witam Was w podcaście Koła Naukowego Konar. Ja nazywam się Mateusz Morawiak i za chwilę usłyszycie seminarium autorstwa Piotra Gorzelnika z dnia 31 marca 2022 roku. Piotr opowie nam o robotach społecznych. Zanim jednak przejdziemy do treści, zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz social mediów. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli wesprzecie naszą działalność w internecie za pomocą łapki w górę, subskrypcji lub obserwacji. Jeżeli chcesz zostać naszym sponsorem, zapraszamy do kontaktu mailowego. Przed rozpoczęciem wspomnę tylko, iż wersja podcastu razem z wideo znajduje się na platformie YouTube. Zaczynajmy! Dobra, no to cześć, jestem Piotrek i poprowadzę seminarium o takim może trochę zaskakującym tytule. Mój antropomorficzny towarzysz przyprawia mnie o dreszcze. Myślę, że część z Was już się mniej więcej domyśla, o co może chodzić, bo się nawet mnie pytaliście, czy to będzie o Samuelu. No nie do końca. Ale ogólnie tak, seminarium będzie dotyczyło robotów społecznych, a przede wszystkim chcę się skupić na tym, jak te roboty społeczne wyglądają, jak my je postrzegamy i kilka ciekawostek związanych z wchodzeniem w interakcję z robotami właśnie społecznymi. Na początku mówimy, jak dzielimy te roboty ze względu na aparycję, na trzy główne grupy. Później trochę o zjawisku Doliny Niesamowitości. Kilka wskazówek, jak do jakich warto się stosować, projektując takie konstrukcje. A później takie, powiedzmy, drobne ćwiczenie sobie zrobimy, jak na przykładzie Samuela, jak można by było zrobić to lepiej. Później powiemy trochę więcej już o interakcji, czyli nie tylko o tym, jak ten robot nasz wygląda, ale też jak się zachowuje, czego my oczekujemy, żeby jakie ruchy wykonywał, jak się zachowywał. A na koniec trochę powiem o emocjach związanych z właśnie robotyką. Dzień dobry. Okej. Dobra, no to najpierw podział właśnie robotów humanoidalnych na trzy główne grupy ze względu na aparycję. Pierwszą grupą są roboty typu Android, czyli antropomorficzne. To są takie najbardziej charakterystyczne konstrukcje, które kojarzymy z filmów. Generalnie chodzi w nich o to, że roboty antropomorficzne starają się jak najbardziej udawać wyglądem człowieka. Czyli są właśnie pokryte zwykle elastyczną powłoką, która imituje skórę. No za chwilę będzie też trochę przykładów na zdjęciach. Kolejną grupą są roboty zoomorficzne, które przypominają zwierzęta, już nie ludzi, przy czym nie muszą one wyglądać jak jakieś konkretne zwierzę, przykładowo pies czy kot, tylko mogą być po prostu wyglądać jak jakaś istota, która mogłaby być zwierzęciem. No, przykładowo jakiś tam stworek pokryty futrem, który jest robotem, no to będzie robot zoomorficzny. I ostatnią, moją ulubioną grupą są roboty mechanoidalne, czyli mówiąc tak najprościej, są to roboty, które wyglądają jak roboty. Charakteryzują się tym, że no nie starają się w żaden sposób ukryć swojej natury. Mają pewne drobne tylko dekoracje. Przykładowo łańcuch kinematyczny, który wygląda trochę jak szyja, no to konstruktorzy robota antropomorficznego staraliby się to jakoś ukryć pod powłoką, żeby to faktycznie wyglądało jak szyja, a w przypadku robota mechanoidalnego no nie ma takiej potrzeby, bo o, to przypomina szyję, no to każdy się domyśli, o co chodzi. Dobra, a teraz trochę przykładów, żeby sobie to zwizualizować. Najpierw roboty antropomorficzne. Albert to jest taka dość stara konstrukcja, ma kilkanaście lat, ale wygląda całkiem nieźle, muszę przyznać, no przynajmniej głowa. Sophie, która chce opanować świat.
Ameka to jest nowa konstrukcja, za chwilę się mu trochę bardziej dokładnie przyjrzymy. No i Barthots. To też tutaj chciałem zamieścić właśnie taki przykład, że nie zawsze to wygląda dobrze. O czym też trochę więcej porozmawiamy za chwilę. Dalej roboty zoomorficzne, czyli Leonardo i Aibo. Przy czym Aibo to jest tak trochę zoomorficzny, trochę mechanoidalny. Swoją drogą też się tak zastanawiałem nad Aibo, jaki jest sens robienia takiego robotycznego psa, bo jedyne co wymyśliłem, no to to, że nie wiem, jakby dziecko chciało bardzo psa i nalegało, no to można by mu było kupić, żeby dał święty spokój, ale no, jest to robot społeczny na pewno, bo możemy z nim wchodzić w interakcję, ale nawiązać jakąś głębszą relację, no nie za bardzo, czy nam się ten pies do czegoś w ogóle przyda, no też nie, więc kwestia sporna. Ale jakby ktoś chciał, to około 3000 dolarów można sobie kupić takiego pieska. No i roboty mechanoidalne. Te trzy tutaj akurat to są Toyota Partner Robots. No tak jak mówiłem, są to roboty, które wyglądają po prostu jak bardzo schludne roboty. Mi się podobają, wyglądają fajnie, futurystycznie. Można zauważyć, charakteryzują się tym, że wszystkie są, no mają dość mało kolorów. Jest tutaj no tak dość minimalistyczne te konstrukcje. Bardzo opływowe kształty, raczej nie ma ostrych krawędzi ani nic takiego, właśnie po to, żeby to wyglądało jak najbardziej spokojnie. Okej. Masaki Tomor jest to japoński doktor robotyki, urodzony w 27. Jest to on, zasłynął on z tego, że prowadził on pionierskie badania w dziedzinie automatyki i robotyki, związane właśnie z badaniem relacji emocjonalnych, jakie nawiązują ludzie z bytami nieożywionymi. Czyli z robotami, z maskotkami, ze wszystkim, co nie jest człowiekiem. I zauważył on pewne bardzo ciekawe zjawisko, które nazywa się, no na polski to tłumaczymy jako Dolina Niesamowitości. Jest to tak może troszkę nieprecyzyjne przetłumaczenie z tego The Uncanny Valley. Ja bym to nazwał bardziej może doliną czegoś, co jest zadziwiające, może trochę straszne. Mianowicie polega to na tym, że jeśli weźmiemy sobie jakiś obiekt nieożywiony, lalkę, robota, kreskówkę, cokolwiek, to im bardziej jest ten obiekt podobny do człowieka, tym bardziej postrzegamy go jako coś przyjaznego dla nas, ale w pewnym krytycznym momencie zachodzi właśnie to zjawisko Doliny Niesamowitości, gdzie coś jest jeszcze trochę bardziej podobne do człowieka i nas to zaczyna przerażać. I no takim przykładem tutaj są zwłoki albo zombie. No a później jak coś jest już jeszcze bardziej podobne do człowieka, no to już jest okej, no to znowu już wraca na ten właściwy tor. I co ciekawe, to zjawisko jest spotęgowane dla obiektów, które się poruszają. Czyli jak jest coś, co jakoś tak trochę dziwnie wygląda, ale się nie porusza, no to tak okej, jakby jesteśmy to w stanie zaakceptować, chociaż nam się nie podoba, czujemy dyskomfort. Ale jak to się jeszcze dodatkowo porusza, no to już czujemy wręcz strach. I chciałem wam teraz pokazać Amekę, tak dokładniej w ruchu.
Okej, okay, no i jak widać, te ruchy ma bardzo naturalne. Czy coś wam się może nie podoba w wyglądzie albo w tym, jak się Ameka zachowuje? Jest creepy? Mi się osobiście trochę nie podoba ten kolor, jaki mu dobrali, bo wydaje mi się, że szary jest tak trochę niefortunny dla robota antropomorficznego. No bo wygląda, jakby był siny jakiś, taki trochę martwy może, no tak coś nie gra, ale tak ogólnie to no moim zdaniem całkiem spoko. Jakbyście mieli go gdzieś umieścić tutaj, Amekę, to gdzie tak mniej więcej? Bardziej przed tą doliną? Za? Może w środku? Dobra. Może spróbujmy go jakoś tak określić. To będzie trudne, no bo każda osoba dobiera to dość mocno subiektywnie, w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia, bo zjawisko Doliny Niesamowitości może też występować w stosunku, no tak naprawdę nie tylko do istot nieożywionych, ale też do ludzi. Przykładowo jak ktoś ma sparaliżowaną twarz albo poparzoną kwasem, no to już też możemy odczuć trochę ten dyskomfort. Jeśli jako dziecko mieliśmy do czynienia z takimi osobami, no to pewnie jesteśmy tak trochę mniej wyczuleni. Przykładem fajnym jest prostetyczna, robotyczna ręka. No, mnie trochę zdziwiło, że robotyczna ręka znajduje się w dolinie, bo dla mnie to jest takie całkiem normalne, całkiem fajnie wygląda, ale to pewnie przez to, że gdzieś tam dość sporo ich widziałem, będąc na studiach robotycznych. No a... Animacja. To jest animacja, taka dość popularna kiedyś była. Chodzi o to, że to jest po prostu postać z animowanego filmu. I one tam właśnie wyglądały tak całkiem przyzwoicie. No ale dobra, no spróbujmy sobie tego Amekę gdzieś ustawić. Albo może zrobimy tak, że kilka osób podejdzie, każdy narysuje kropkę. Chodź, Wiktor, zapraszam cię. I zaję tutaj pierwszy rząd. Aha, ty nie widziałeś Ameki. To ty nie. To tam chłopaki. No, a tak kilka osób. Bo to się przyda później, to co tutaj zbierzemy. Nie gdzieś tu. Okej. Okay. Tym samym kolorem? No tak. Dobra. To można po lewej? No gdzie chcesz, gdzie uważasz, tam zaznaczaj. Ja do zwiększenia rozrzutu, bo dla mnie to jest troszkę... Gdzieś tak, gdzie to... Ja wiem, tak, ta niebieska strona oznaczała jeszcze raz? Niebieska jest dla obiektów nieruchomych, ale my widzieliśmy, jak się porusza, więc... No to ja bym dał tak na granicy, nie? Nawet nie wiem, czy... W sensie tu jest ta granica, gdzie zaczyna być zbyt realistycznie dziwnie, nie? Znaczy, tu jest fajnie, może tak o pokażę. Tutaj generalnie jest spoko, jest coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. A tutaj już jest trochę zbyt podobny, ale tak nie do końca. I tu już jest no, no masakra, no ja bym, a to... potem znowu jest coraz lepiej. No to ty tak dajesz. To ja nawet bym... No ja bym nawet tu gdzieś bym walnął, ale już da. Dobra, niech będzie dla badania, że już tu. Możecie wszyscy pozaznaczać, bo w sumie im więcej punktów, tym lepiej. No, dla nieruchomej zaznaczyłbym gdzieś w okolicach tego, bo to wychodziło dobrze, ale z drugiej strony mniej więcej w prostej linii by wychodziło, kiedy się zaczyna poruszać. Okay. Zwłaszcza uśmiech i inne takie bardziej zaawansowane rzeczy. Nie, zrobię analizę obrazu później z wykorzystaniem wyróżnienia. Mam nadzieję, że mi się nie zetrą te kropki, ale na wszelki wypadek zrobię sobie screena. Dobra, zapisało się? O, super, bo będziemy to analizować. Dobra, ale to do tego wrócimy, do tej analizy. No, tutaj chciałem wam pokazać takie trochę bardziej creepy niż Ameka.
Nie wiem czemu, a dobra, jeszcze Wiktor nie widział, no to mówiliśmy o tym robocie, jak coś. Możesz go kojarzyć, bo był na targach E3. Tak, to są trochę bardziej creepy, przynajmniej moim zdaniem. Chociaż one nie są najgorsze, jakie widziałem. One są takie, jakbym je dał, no tak dość blisko doliny, ale nie w tym ekstremum. O, zamigało. Co ciekawe, te roboty powstały w celu terapii autyzmu u dzieci, więc no, tylko był właśnie taki problem, że dzieci się ich bały, więc to, niestety badanie się zbytnio nie udało. Te konstrukcje mają kilkanaście lat, jakieś między 12 a 15, tak mi się wydaje. Głównym kłopotem to jest ten odstęp pomiędzy głową, cielesną, a tam są przerwy i to powoduje bardzo... Tak, właśnie. Przerwy, jeszcze widać, że no to są akurat czarno-białe zdjęcia, ale no tak widać, że jest jakaś taka blada ta głowa. I te oczy są strasznie przerażające. Więc no właśnie, to jest to, że jakby to może było trochę mniejsze głowę, to byśmy się gdzieś tutaj zatrzymali, że byłoby tak no jeszcze akceptowalnie fajnie, a no chcieli to zrobić dość mocno podobne do dziecka, a te szczegóły właśnie przeważyły, że to wygląda jak wygląda. Dobra, no to może jak w takim razie zabrać się za konstruowanie robota społecznego, humanoidalnego, żeby to wyglądało dobrze. No to przede wszystkim roboty antropomorficzne są ekstremalnie trudne, żeby zrobić je dobrze, zwłaszcza w jakichś takich warunkach bardziej amatorskich, półprofesjonalnych. Moim zdaniem absolutnie nie powinno się próbować stworzenia robota antropomorficznego, czyli takiego no, stricte podobnego do człowieka, jeśli się nie ma na to ogromnego budżetu i jakiegoś planu. Lepiej jest się skupić właśnie na tych robotach mechanoidalnych albo ewentualnie zoomorficznych. Fajnie jak jest to jakaś karykatura sympatycznie wyglądająca, może to wyglądać jak jakaś postać z komiksów bardziej, może podobizna zwierząt, ale no te wchodzenie, żeby to wyglądało dokładnie tak jak człowiek, no to już jest ogromne wyzwanie. I po to mi było to. No bo, no właśnie, chciałem tutaj zebrać trochę punktów od was i jak widać, najwięcej kropek jest tak tutaj, o. Tak uważacie, że wygląda tak Ameka, który przypominam jest zaawansowanym robotem. Na pewno dość sporo czasu i pieniędzy kosztował. A ten sam efekt, jaki jest tutaj, jak wspólnie sobie oceniliśmy, że o. Coś mi nie idzie z tymi kolorkami. No dobra, ale doszliśmy do tego, że mniej więcej gdzieś tak tutaj znajduje się Ameka. No i mniej więcej ten sam efekt osiągnęlibyśmy tu. Nie, to tam w ogóle prawie, że aż do linii sięgało, więc... No, więc mogliśmy stworzyć o wiele prostszą konstrukcję, która przypomina człowieka gdzieś tak między 30 a 50% i uzyskalibyśmy mniej więcej ten sam efekt bycia przyjaznym dla człowieka, co dla bardzo zaawansowanego robota. Więc to jest totalnie bez sensu. Myślę, że no warto jest w ogóle rozmyślać nad stworzeniem robota antropomorficznego tylko wtedy, kiedy chcemy osiągnąć co najmniej ten poziom. No bo to jest jakby no możliwe tylko do osiągnięcia dla robota antropomorficznego, bo on to już musi wyglądać prawie identycznie jak człowiek.
A jeśli jesteśmy w stanie zmieścić, chcemy osiągnąć po prostu dobry efekt tutaj, ten rezultat, no to zróbmy robota mechanoidalnego. Będzie prościej i jest mniejsza szansa, że wejdziemy w dolinę. Tak, i mechanoidalny dla przypomnienia to te. No, czyli kolejny wniosek. Minimalizm jest piękny. Robot może wyglądać jak robot. Nie musimy na siłę starać się zamaskować wszystkiego. Zróbmy to rozsądnie. No i świetnym przykładem jest Flash, Emys. Po lewej, też to macie po lewej, okej. Jest konstrukcja Flasha z roku 2000... Emysa, przepraszam. Tak, bo głowa to Emys. Który to był rok? 2012, 13 jakoś zaczęto? Pierwszy powstał w 2010. Tak, no i to jest dobry przykład właśnie, jak to poszło w dobrym kierunku. Można jak najbardziej. Ten po lewej powstał u nas tutaj w kole jako projekt naukowy, ten jest sprzedawany komercyjnie. Podstawowym tworem, który jest w sumie głową roczy, jest Roman Stonar. Tak, Roman był... Właściwie to wszystko zaczęło. Roman Stonar był 48 lat. Aha, tak. Roman miał być prototypem Samuela. Z zawodami Roboki Garena, który właśnie wtedy jeszcze tak nie nazywały, chociaż może już tak, że do Einsteina trzeba wystawić takiego humanoida za pomocą tam... Tak, co ciekawe, Roman i Samuel mają dokładnie te same kwestie, bo Roman miał być prototypem Samuela, a potem się jednak okazało, że Roman jednak wygląda bardziej sympatycznie i on był bardziej rozwijany. A jeszcze wracając co do samego Emysa. No tutaj widać fajnie, jak się ten projekt rozwinął, bo pomimo, że no nie ma aż tak dużych różnic, może tego tutaj na zdjęciach nie widać, ale ta współczesna wersja komercyjna Samuela ma mniejszą głowę od pierwotnej, cyfrowe oczy zamiast mechanicznych. Tak, tu są po prostu dwa małe, okrągłe ekraniki, dzięki czemu Emys może zmieniać kolor oczu, może mrugać, przewracać oczami i tak dalej. Tak. No i widać też ten kolor biały, taki spokojny, stonowany. No i to, że wszędzie widzimy takie okrągłe, opływowe kształty, bardzo podobnie jak tutaj w robotach od Toyoty. W pierwszej wersji MS potrafił wyrzucać oczy do przodu, to było wyrównujące wrażenie. Jest negatywny element, myśmy zastosowali potencjometry takie z mikserów zmotoryzowanych mikserów muzycznych. I na tych potencjometrach były zainstalowane te oczy, te potencjometry jeździły przy tych, te oczy mieli do 5 cm. I to było takie zaskakujące, zwłaszcza już ktoś się z nim tak zaprzyjaźnił, tak bardzo blisko i tak patrzył w te oczy. Ja ten robot wyrzucał oczy do przodu, to zrobiło kierujące wrażenie. Fajną rzeczą jeszcze w Emysie tym współczesnym jest to, że on reaguje na dotyk. O interakcji z samym robotem też trochę później porozmawiamy więcej, ale... Tu podstawową rzeczą było to, żeby zadbać, żeby ten robot nie był tak awaryjny. Bo jednak ten Emys w pierwszej wersji był bardzo delikatny. Takiego kontaktu z dziećmi, to on by zrobił nie wytrzymał. Tak, do prawa. To jest ograniczona do minimum i to wszystko jest takie bardzo ważne. Tak, no i jak pogłoszczemy tego Emysa po głowie albo po brodzie, no to on okazuje
zadowolenia, bardzo to lubi. No a jak tutaj po boczkach go pomiziamy, no to on tego nie lubi, to się zaczyna na nas patrzeć zdenerwowany. Krzyczy do nas, żebyśmy przestali, ogólnie zaczyna trochę szybciej mówić, oczy ma wykrzywione i ewidentnie widzimy, że jest zdenerwowany. Okej, okay, no to teraz takie ćwiczonko. Samuel wybiera się na randkę, chciałby Balbinę zabrać na randkę. Co ciekawe, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, 31 marca, czyli Balbina ma dzisiaj imieniny. Więc idealna szansa. Samuel ma piękne wnętrze, ale jaką ma twarz, no to widzimy. Co można by było zrobić, żeby trochę zwiększyć jego szanse na udany podryw? Co byście zaproponowali? Żebyśmy mogli... Jak mógłby się wystroić, żeby wyglądał trochę lepiej, żeby go przesunąć w prawo na wykresie Masahito Moriego. Masahiro Moriego, przepraszam. Muszkę, no, ale oprócz ubrania, co można by mu zmienić z twarzą? Co wam się... Ma bardziej dało efekt, jakby je wybić na coś bardziej opływowo ładnego, na zasadzie takiej, jak ta twarz wygląda, zanim się... Okej, okay, no to pudełko. Faktycznie jest tutaj ostre krawędzie. On tam ogólnie ma całą elektronikę, miał i dość... Znaczy nadal ma dość sporo w tej oryginalnej wersji. Dobra, zmieniamy mu pudełko, żeby miało, było bardziej opływowe. Co jeszcze by można było zrobić? Oczy? No, mi się też te oczy nie podobają. Kolor skóry. Tak, tak, to prawda. To są dwie okrągłe kamery, które dodatkowo się potrafią poruszać i nawet mają powieki ruchome. Więc generalnie nie ma tragedii. Tak, włosy. Włosy to jest prawdopodobnie ten element, który mi Roman wygrał z Samuelem. No moim zdaniem też dodanie włosów tutaj dość mocno poprawiło cały wizerunek. No właśnie, no, więc to są fajne takie rzeczy, że widzicie, no można naprawdę niskim kosztem poprawić to, jak będziemy go odbierać. Co prawda nie osiągnęlibyśmy jakiegoś niesamowitego efektu, ale z robota mechanoidalnego zrobiliśmy takiego, który miałby szansę poderwać Balbinę. Tak, może warto dodać wydarzenie, które powróciło temu naszego eksperymentowego na rynku. To była kwestia tam parania osób interakcji początkowych eksperymenty, bo temu robotowi towarzyszył wtedy też flash. To znaczy to właściwie była sama połowa energii zamontowana na balansującym głosu. Nie miało jeszcze ani rąka, ani tego całego tułowia. Tylko taki kick, na którym jeździ ten robot. I wyobraźcie sobie, że akurat tej soboty, kiedy myśmy realizowali tam te badania, to gdzieś na rynku odbywał się jakiś ślub. W każdym razie w pewnym momencie na rynek, tam przez jedną z ulic, niedaleko miejsca, gdzie myśmy byli, został opuszczony ten pal blokujący gaz i wjechał taki jakiś historyczny samochód gdzieś tam w latach 30. i była w strojach z epoki jakaś paranoja. No i wtedy niewiele myśląc spowodowaliśmy, że bardzo ważny jest Samuel, ale zrobiliśmy bramę. I wtedy Samuel z Leszem zarobili pierwsze pół litra. Zarobił wódkę wystarczy. Pan młody mało, że wyjadł i oczywiście dał stawkę wódki, żeby nie dalej jechać. To dzisiaj wybrakło razem z panią młodą, zrobiliśmy całą sesję fotograficzną z Samuelem i z Leszem. Myślę, że dla niego też była swego rodzaju atrakcja, bo było takie położenie wódka. Tak, ogólnie... Ogólnie Samuel w 2010 roku powstał z okazji setnej rocznicy uczelni technicznych we Wrocławiu. No, projekt został właśnie dość szybko porzucony z pewnych powodów związanych z jego mechaniką. Ja do niego troszkę wróciłem, robiąc inżynierkę.
Co prawda moim celem było odświeżenie bardziej go od strony software'owej, jego systemu przeniesienia, ale trochę tam poruszyłem też ten temat jego mechaniki. Mi się zwłaszcza nie podobały te oczy, bo no mimo że ruchome, okrągłe, no to takie duże, czarne, to by fajnie wyglądało może w zoomorficznym jakimś psie czy coś takiego, ale w takim... No, możecie się z tym nie zgadzać. Mi się nie podobały i zaproponowałem właśnie, żeby umieścić mu tutaj ekranik i na nim mogłyby być wyświetlane oczy cyfrowe. No, a że musi mieć kamerkę, no to kamerka w nosie standardowo. No, nie ukrywam, że inspiracją były Emys. Ale dużo tutaj fajnych propozycji powiedzieliście, więc jak coś, projekt jest cały czas na uczelni, można go dalej rozwijać. Zachęcam, jak ktoś będzie chciał więcej, może wskazówek otrzymać, to zapraszam, można się skontaktować ze mną, ja mogę podpowiedzieć, co tam w środku mu piszczy. A teraz przejdźmy do już nie samego wyglądu, tylko interakcji z robotem. Tak. Nie? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Przed ostatnim punktem, który jest z robotem, chciałem do tego artykułu. A tak, pominąłem to. No. Projektem z robotem, który się wreszcie zajmie się rozmieszczeniem komponentów elektronicznych i linkami. Więc myśmy już mieli zaprojektowaną wyprawę tego robota i wtedy udaliśmy się za Wielką Wodę, czyli za Odrę, na Akademię Sztuk Pięknych, z projektem, żeby oni już pobudowali. I wtedy był wielki rezonans, bo właśnie ludzie z zawody powoli na każdym podobne. To jest świetnie, że to są studenci, którzy tu studiują po tej stronie, że to są ludzie z zawody. Ale faktycznie coś w tym jest, bo myśmy tam byli taką grupą 4 czy 5 osobową na tej Akademii Sztuk Pięknych i czuliśmy, że widać, że nie jesteśmy stąd. To było ewidentne, że wszyscy na nas chyba trzyli. No ale to była dygresja. Ja bym się pomyślał, ale to widzi. I to ja tylko jeszcze dokończę, wracając do tego projektowania, no to właśnie ci ludzie z wydziału zajmujących się sztuką użytkową, jak tak nazywamy, a to się nazywa to RIF-u, no bardzo nie lubią sztuka użytkowa. Zróżniczką są słowa, to byli ludzie, którzy są w tym uświadomili nam, że to zupełnie nie jest tak. Pierwszy wtedy wyszedł taki, że powiem, cytaty nieproporcjonalny, bo trzeba było budować tą całą naszą elektronikę w jakiś sposób i się okazało, że ma zupełnie zaburzone proporcje, bo jednak łatwiej jest nam dopasować kształt płytki, my musimy zażądać jakąś objętość, żeby nam była w środku, łatwiej nam jest dopasować kształt płytki do obudowy, która nadaje jakąś formę, niż obudować coś, co jest zupełnie nie kształt. Więc tutaj i chyba z tym się trzeba zgodzić, że rzeczywiście tego typu rzeczy powinno się zacząć projektując obudowę i tą zewnętrzną aparycję, a potem dopiero, jeżeli się okaże, że w ramach tej propozycji te rzeczy się nazwijmy nie mieszczą, no to trzeba iść na jakiś kompromis. I zasada też jest taka, żeby wszystko zabudowywać. Całą mechanikę, wszystkie elementy, które są jakkolwiek ruchome, czy przypominają napędy, czy cokolwiek, muszą być wewnątrz, bo też w tych badaniach, które prowadziliśmy, to wszyscy, pierwsza wersja flesza, to było tak, że ta góra była zabudowana, był zabudowany, tych rękułów był taki stan, było widać te wszystkie linki, silniki i to jeszcze. No i wszyscy właśnie stwierdzili, że wy robotycy to lubicie uprawiać taki ekshibicjonizm. Pokazywać, co jest w środku, a to jest wręcz obrzydliwe. Ja też wspominałem jeszcze tutaj, powiem, że właśnie te koło, które kiedyś nas współpracowało, ostatnio było u nas w piwnicy, dokładnie wczoraj, i przyszły właśnie dziewczyny, tam szóstka, które już, że tak powiem, interesują czy to designem 3D, czyli właśnie nad tymi rzeczami, czy też chociażby grafikami takimi, tak, piktogramami, tak właśnie na seminarium. Właśnie, też o tym myślę, bo teraz pomyślałem. Tego co tutaj nagrywa, prawda? Super, gdzieś no bo opiekunem koła jest nadal doktor. Też nie pamiętam w tym momencie. Bo i doktor trzeba będzie nakryć zagrać. Kuba sobie. Tak, dlatego ja też będę się zgrać.
Tak, to doktor ciągle jest tym i właśnie to się... A to doktor Kubasek wydaje mi się, że projektował emisję oba. Tak, doktor Kubasek projektował... Samuela zresztą też. Są rzeczy, no, które wyszły im pod sam wspólne konsultacje oczywiście, ale to są pierwsza wersja MSA była zrobiona z gliny. No i zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało i jak to się będzie ruszało. No, jeszcze tutaj wypisałem kable, o tym też warto pamiętać, bo to jest taki element, o którym się zawsze zapomina, totalnie się to pomija, bo a kable są giętkie, można wszędzie wcisnąć, a jak ich się zbiera dużo, no to trochę jest, jednak się pojawia problem. Ostatnio składałem sobie drukarkę 3D i, no i też tak, no kable to tam przecież to tam się pozawija i jest okej. I jak mi się ich nagle pojawiło mnóstwo, no to zrozumiałem, że nie można lekceważyć ich. Więc warto zawsze zostawić trochę więcej miejsca. Okej, dalej. Przechodzimy już do interakcji z robotem. Jak wchodzimy w interakcję z robotem, no to mamy pewne oczekiwania, które spodziewamy się, że ten robot będzie reagować w pewien sposób, ale są też rzeczy, których się tak nie do końca spodziewamy, ale pewnie będziemy chcieli sprawdzić i ewentualnie nas może coś miło zaskoczyć. No, przede wszystkim spodziewamy się, że robot społeczny będzie coś mówić. A co ono to nas może zaskoczyć? Czy po prostu wypowiada losowe kwestie w losowym czasie? Czy może jest trochę inteligentny, stara się nawiązać rzeczywiście z nami jakiś dialog? To czy się porusza naturalnie, może w pewien sposób gestykuluje, jakoś puszcza do nas oczko, czy podąża za nami wzrokiem, tak? Jak się odwracam, to czy ten robot patrzy się na mnie, czy patrzy gdzieś tam ślepo w dal i coś tam gada sobie. Dalej, czy odpowiada na moje pytania? No to już jest taka, no to ta bardziej inteligentna rozmowa, ale czasami możemy dać się nabrać, możemy zadać jakieś pytanie robotowi, on nam odpowie i mamy wrażenie, że o, nawiązaliśmy kontakt, super, inteligentna konstrukcja, a się okazuje, że to był po prostu przypadek. Takim przypadkiem była sytuacja, kiedy Flash był w telewizji. No i ogólnie Flash trochę zgłupiał, no bo jego kamera nie radziła sobie za bardzo z oświetleniem, jakie było w studiu. Tak, no i nie pokazał się od najlepszej strony, ale troszkę się wybronił, bo prezenter się w końcu zniecierpliwił, podszedł do Flasha, a Flash do niego mu powiedział, czy ja cię przypadkiem nie kojarzę z telewizji? No i super, no i szał, że o, dobrze przygotowany robot do rozmowy. A aktora kilkadziesiąt różnych odzywek, które sobie tam wymyśliliśmy w scenariuszach i też tam miał, nie wiem, 20-30 takich zaczepek już, które po prostu losowo wybierał. I prawdopodobnie to naprawdę bierze tę zaczepkę było, no nie wiem, na poziomie tam może 4, może 5%. Ale jednak wybrał, że spowodowało taką akceptację, taką pozytywną reakcję. Myślę, była Kinga Rusin, która razem była współprowadzącą, więc ona tam się normalnie rozświetlała i właśnie sytuacja została uratowana tylko tym, czy przypadkowo losowo wybrane z bazy zostało to, co trzeba. No więc właśnie, to jest ten element losowości i my się czasami dajemy tak trochę nabrać robotą. Nazywamy to efektem Elizy, o czym będzie chyba w następnym slajdzie. Innym bodźcem jest reakcja na bodźce z zewnątrz, na przykład właśnie dotyk. Czy robot, jak go dotknę, to jakoś zareaguje? Jak go dotknę w oko, to zwróci mi uwagę, czy nie? To też jest fajne, jak... Uła. Generalnie im więcej robot jest w stanie zinterpretować bodźców, które
widzi w otoczeniu, tym lepiej. Tym bardziej przyjazny nam się wydaje, inteligentny. Jest po prostu lepszym towarzyszem. Czy robot okazuje emocje, albo czy robot rozumie nasze emocje? Tak, tak jak tutaj wcześniej był Emmet, no on może być zdenerwowany, może być zadowolony, wtedy trochę inaczej układa oczy, mówi w innym tempie, inną tonację. To jest bardzo fajne, my dobrze na to reagujemy, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jednak ludzie też mają jakieś... Co? Okej. No jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego, nawet no nie tylko w relacji człowiek z człowiekiem, no ale człowiek ze swoim pupilem, no też widzimy, czy pies jest smutny, czy wesoły, to jest dość proste do zinterpretowania. No i dobrze też, jak robot ma mniej więcej świadomość tego, z kim rozmawia, to znaczy... Jak zacząłem rozmowę, wszedłem w interakcję po raz pierwszy z jakimś robotem i rozmawiam z nim dłuższy czas, to fajnie, jak ten robot jest świadomy, że przez cały czas prowadzi dialog z tą samą osobą właśnie po to, żeby nie rzucił drugi albo trzeci raz tej samej kwestii. Nawet jak mówi losowe rzeczy, no to niech już mówi losowe, ale przynajmniej niech się nie powtarza, no bo my się wtedy zniecierpliwimy, uznamy, że co to za robot, jakaś tam zwykła, prymitywna maszyna. Na pewno ważną rzeczą jest, żeby nie stworzyć zbyt dobrego pierwszego wrażenia. Mhm. W tym momencie, co by ta druga strona za dużo obiecuje i po bardzo krótkim czasie się okazuje, że następuje rozczarowanie. Dałam sobie taki przykład, bo no, to było wiele lat temu, bo nie wiem. 13. Swojemu bratankowi kupiłem takiego robota za kilkaset złotych. Był stosunkowo drogi, ale na pewno nieporównywalnie tańszy niż Aibo na przykład. I on potrafił się poruszać i tam kilka kwestii, w szczególności kilka kwestii, które można było mu brać i on je tam odtwarzał. No i przyznanie, które tam wybraliśmy, to było: cześć Marcinie, jestem twoim robotem. Więc jak Marcin dostał tego robota, rozpakował, łączył i usłyszał to zdanie, to był już tak podekscytowany, że już nic więcej nie chciał, nic nie robił, to bawił się z tym robotem. I to ekscytacja. Już następnego dnia rano, tam się u nich pojawiłem, to usłyszałem z pokojem Marcina taką sentencję wypowiadaną do robota. Ale ty jesteś głupi, ci się w ogóle nic nie uczysz. Bo ten robot już po prostu przez tamte 3 czy 5 godzin wyczerpał wszystkie swoje możliwości i dziecko to natychmiast zauważyło. Bo okazało się, że to jest taka jednorazowa zabawka. Gdyby nie było tej pierwszej ekscytacji, to pewnie odkrywanie tego robota zajęłoby więcej czasu. A przez to, że te oczekiwania były gigantyczne, no to on się do latach natychmiast stwierdził, że to jest jakaś taka istota, co się w ogóle nie uczy, to z takim czymś nie warto. Nie warto przypomnieć. Jeżeli chodzi o kwestię, to fajnie może do współpracy z jakąś szkołą Barona, gdzie oni tam się będą, o, on mówi o mnie, on mówi o mnie. Tak, no tutaj wyjaśnione jeszcze pojęcia, jak dajemy się oszukiwać, czyli właśnie ten efekt Elizy, czyli takie zjawisko, kiedy próbujemy przypisać sens jakiegoś znaczenia rzeczom, które takiego sensu po prostu nie mają, tak? Czyli no, przykładem tutaj jest interpretowanie wzorów po fusach, po kawie albo kształtów chmur, że może to ma jakiś tam przekaz, zobaczyłem takie chmury, no nie, to nie ma żadnego sensu, ale dajemy się tak czasami nabrać, że nie wiem, zobaczymy jakieś coś, co wygląda jak wór pieniędzy w filiżance po kawie, jesteśmy przekonani, że to nie mógł być przypadek. No i właśnie tutaj dobrym przykładem jest ta przypadkowo rzucona kwestia przez Flesza, że ja cię kojarzę z telewizji. Od razu mamy wrażenie, że o, to jest jakaś sztuczna inteligencja, super zaawansowana. No nie, to był przypadek i właśnie po takiej dłuższym czasie interakcji dochodzimy do tego, że mieliśmy trochę za duże oczekiwania. Ciekawą rzeczą jest test Turinga, czyli jest to taki test zaproponowany przez Alana Turinga,
który pozwala na określić zdolności maszyny posługiwania się naturalną mową. Test Turinga generalnie polegał na tym, że w zasadzie dalej są co roku zawody organizowane, że jest pewna grupa sędziów, którzy piszą na terminalu i oni nie wiedzą, czy piszą z drugim człowiekiem, czy z botem. No generalnie jakby jesteśmy świadomi wszyscy tego, że jest w internecie mnóstwo botów, które udają ludzi i często im się udaje kogoś tam nabrać, ale to jeszcze nie jest test Turinga, bo my wtedy nie wiemy, czy piszemy z botem, czy rozmawiamy z botem, albo czasami do nas dzwoni ktoś, jakiś bot chce nam sprzedać fotowoltaikę, ale to nie jest test Turinga, bo my musimy wiedzieć, jako sędziowie, że nasz rozmówca może być botem. No i dla najlepszych takich botów jest nagroda Lebnera. Do 2019 właśnie ona wyglądała na zasadach testu Turinga, czyli była pewna grupa ludzi i pewna grupa botów i sędziowie określali, czy rozmawiają z botem, czy z człowiekiem. Zazwyczaj człowiek był wskazywany jako człowiek w około 60%, chyba nawet trochę mniej. No boty sobie radziły gorzej, ale zabrakło w 2016 jakieś bodajże 4 punktów procentowych, żeby bot przeszedł test Turinga. No a aktualnie zasady te zdobycia nagrody Lebnera zostały zmodyfikowane. Teraz sędziowie piszą tylko z botami i są świadomi, że dyskutują na 100% z botem, a nie z człowiekiem i po prostu wybierają najlepszego bota. Okej. Chciałem jeszcze trochę o emocjach porozmawiać właśnie a propos tego wchodzenia w interakcję z robotem. No, im więcej robot jest w stanie informacji z nas wyciągnąć i je jakoś zastosować do dialogu, no to tym lepiej. Emocje możemy podzielić albo w sposób dyskretny, czyli no po prostu radość, smutek, żal, złość. No taki dość prymitywny podział, jesteśmy tego świadomi, no bo inną radość odczuwamy, jak znajdziemy 5 zł na chodniku, a inną radość odczuwamy, jak zdamy maturę na przykład. I jesteśmy tego świadomi. I tak w sposób dyskretny, no to i to nazwiemy radość i troszkę za mało informacji. Więc no słabo, co nie? No nie do końca, ale możemy też emocje podzielić w nieco bardziej zaawansowany sposób. Tutaj tych sposobów przedstawiania, interpretowania emocji jest mnóstwo. Ja akurat tutaj przedstawiłem kołowy model Jamesa Russella, który zakłada, że każdej emocji możemy przypisać jej intensywność oraz przyjemność. Są także modele, które zakładają 3 poziomy. No i przykładowo, jak jesteśmy negatywną emocję, odczuwamy lekko, no to jesteśmy podirytowani, no, trochę bardziej jesteśmy zdenerwowani, później jesteśmy źli, wściekli w końcu. No i oczywiście poziomy pomiędzy nimi, bo to jest przedstawione w sposób ciągły, których no, nawet nie nazywamy, bo no, ciężko byłoby wymyślić tyle nazw, że nie wiem, jestem zły w 32,5%. No i to jest ten bardziej zaawansowany sposób interpretowania emocji, taki od strony psychologicznej. Czy miałby sens zastosować tak zaawansowany model emocji w robocie? No nie do końca, z kilku powodów. Przede wszystkim różni ludzie okazują emocje w różny sposób. Niektórzy mogą być wściekli i w ogóle tego po nich nie widać.
Są też różnice kulturowe. My jako Europejczycy ogólnie dość mocno tłumimy emocje i raczej jesteśmy mało ekspresyjni. Z kolei Azjaci, zwłaszcza Koreańczycy, te emocje pokazują dość intensywnie. Pewnie oglądaliście jakieś filmy koreańskie albo seriale typu Squid Game czy coś, no to tam bardzo intensywnie aktorzy przedstawiają zawsze te emocje. I czy my potrzebujemy, żeby nasz towarzysz, robot społeczny dokonywał jakiejś psychoanalizy na podstawie naszej twarzy? Czy my jesteśmy troszkę źli, trochę bardziej źli? No byłoby to bardzo skomplikowane, jakby biorąc pod uwagę tylko obraz z kamery, w którą jest wyposażony robot. Musiałby być wyposażony w bardziej zaawansowaną aparaturę. A to jest niepotrzebne. Ja oczekuję od robota, ja nawet nie oczekuję od robota, że on jakoś rozpozna, jakie emocje mi towarzyszą, kiedy z nim rozmawiam. Będę raczej pozytywnie zaskoczony. Jak przyjdę do robota, będę uśmiechnięty i on mi powie, o, ale super humor masz, albo nie wiem, będę zły i robot to wykryje i powie, ej, po co te nerwy, no to super rzecz. No i też a propos inżynierki właśnie, pracując nad Samuelem, nauczyłem go rozpoznawać 7 emocji, chociaż tu jest tylko 6 pokazanych, bo trochę mi nie poszło z degustowaniem. Nie umiałem pokazać mu za bardzo zdegustowania i też tam był problem z datasetem. Ogólnie bardzo różnie, dziwnie ludzie to pokazują. Jedni sobie palce do ust wsadzają, jedni nos zatykają, no ale nieważne. Generalnie udało mi się osiągnąć takie rezultaty, że w sposób dyskretny jest w stanie dobrze, w miarę dobrze rozpoznać 6 emocji. Złość, radość, smutek, zaskoczenie, neutralność oraz strach. Zbadałem jeszcze, jak sobie radzi z tymi poszczególnymi emocjami. No i tutaj to już wynika czysto z tego, jak się ten model uczył. Jak duże były i dokładnie zrobione zbiory danych. Akurat dla neutralności i radości największy był zbiór danych, bo tam było kilka tysięcy zdjęć z internetu. No i generalnie jak ten model zobaczył zdjęcie przedstawiające radość, no to widać, że około 85% prawidłowo klasyfikowało je jako radość. Tak samo neutralność bardzo dobrze sobie radzi, zaskoczenie i złość. Te 4 emocje interpretuje prawidłowo częściej niż 50%, czyli generalnie super. Z pozostałymi 3, czyli ze zdegustowaniem, strachem i ze smutkiem, poradził sobie model gorzej, ale jak się tam bardziej jeszcze przyjrzałem, to znaczy dokładniej chciałem sprawdzić, kiedy model się myli, jaką inną emocję wskazuje. No i w każdym przypadku wyszło, że nawet dla tych najgorszych przypadków, czyli dla strachu, zdegustowania czy smutku, gdzie prawidłowo wskazywał emocje w mniej niż 50% przypadków, to i tak jakby to najczęściej wskazywał to, co miał wskazywać. A tak ogólnie jak model się mylił, no to najczęściej wskazywał radość, dlatego że no po prostu ten zbiór danych był największy i to już wynika z tego, jak się model uczył. A na koniec jeszcze nasza piękna i zjawiskowa Balbina. To jest największy dowód na to, że prostota jest piękna i nawet taki mało skomplikowany robot może uwieść serce Samuela, Romana. Dobrze, dziękuję. Thank you.